Najprawdopodobniej każdy z nas dostał kiedyś mandat i najprawdopodobniej dostał go za głupotę. Sytuacje, które przedstawię wam za chwilę, są naprawdę absurdalne. Dziś 10 najgłupszych rzeczy, za które dostano mandat w Polsce. Miejsce 10. Ręcista Tadeusz Lis gra na gitarze na poznańskim Starym Mieście. Straż Miejska wystawiła mu mandat 200 zł za zakłócanie spokoju w miejscu publicznym. Miejsce 9. Mieszkanka Gdyni jechała autobusem do Sopotu. Bilet kosztuje 3 zł. Pasażerka jednak miała tylko znacznie droższy bilet, całodobowy, ulgowy. Skasowała go, ale kontrolerzy ją ukarali, bo bilet był niewłaściwy, choć droższy. Miejsce 8. Państwowa Straż Rybacka i Policja w Koninie ukarały mandatem wędkarza w motorówce, który miał złamać zakaz hałasowania na jeziorze, gdzie obowiązuje strefa ciszy. Okazało się, że funkcjonariusze strefy ciszy sobie wymyślili. Miejsce 7. Mieszkaniec Postomina dostał mandat z fotoradaru za przekroczenie prędkości w miejscowości Trasa. Tyle, że takiej miejscowości nie ma w Polsce. Mimo to sąd kazał mu to zapłacić. Miejsce 6. Gwiazda muzyki jazzowej Urszula Dudziak dostała 500 zł mandatu za to, że o godzinie 22.15 ćwiczyła w mieszkaniu wokalizy i zakłóciła ciszę nocną. Policję wezwał jej sąsiad. Miejsce 5. 18-latek z Kościerzyny jechał rowerem z prędkością 46 km na godzinę w terenie, gdzie obowiązywało 30 km na godzinę. Został złapany na fotoradar. Choć nie ma obowiązku instalowania na rowerze prędkościomierza, to i tak mandat musiał zapłacić. Miejsce 4. Kilka lat temu policjanci wlepili mandat 100 zł za przeklinanie mężczyźnie, który w emocjach używał kilku przekleństw, pomagając w ewakuacji rannych z wypadku autobusu pod Olbięcinem. Miejsce 3. Ten przykład jest równie kuriozalny co poprzedni. Policjanci w Poznaniu ukarali mandatem kilka osób za brak numeru mieszkania na drzwiach, bo na drzwiach mieszkania powinien znajdować się numer, ponieważ mieszkanie jest nieruchomością lokatorską, ma administracyjnie nadane numery i te numery powinny być widoczne na drzwiach, stwierdzili policjanci ustami swojego rzecznika. Miejsce 2. Niepełnosprawny kierowca chciał w Słupsku zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, ale było ono zajęte. Zostawił więc samochód obok i poszedł wypłacić pieniądze z banku, żeby opłacić parking. Gdy wrócił, zastał za szybą mandat. Miejsce 1. Mandat w wysokości 250 zł otrzymała mieszkanka Karkowa, która jadąc rowerem przewróciła się na przejeździe kolejowym i uderzyła się w głowę. W szpitalu odwiedzili ją policjanci, którzy wystawili jej mandat za to, że upadkiem na tory stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!